Proszę Państwa, żarty się skończyły. Żarty się skończyły. Dobry wieczór, czas na 199. odcinek Turbo Kozaka, w którym wystąpi nie kto inny jak Patryk Klimala. Mojego gościa już Państwo poznali, widzę plus ekstra. Kto nie widział jeszcze, na ten moment nie zobaczy, bo to wszystko za chwilę. Na początku mamy do nadrobienia zaległości. Rozdajemy koszulki, które dwa tygodnie temu ktoś wygrał. Koszulkę Bartka Zmarzlika, mistrza świata żużlowego, wygrywa nie kto inny jak Kamil Wojtasik. To on idealnie trafił, ile punktów w Turbo Kozaku zdobył nasz trzeci w historii naszego pięknego kraju mistrz świata na żużlu. Koszulka dla pana Kamila. Z Olafem Lubaszczanką ogłosiłem też taki inny konkurs, gdzie do wygrania był ten oto wspaniały kubek. Pytaliśmy się, który z zawodników jako pierwszy występował w polu na Mistrzostwach Świata, grając z numerem pierwszym. I okazuje się, że takich zawodników było dwóch. Dwóch, i to dwóch Argentyńczyków. Jeden w zasadzie był w kadrze z numerem pierwszym, chyba nie zagrał. Drugi już potem grał. Byli to mianowicie w roku 78 Norberto Alonso i w 82 Osvaldo Ardiles. A prawidłową odpowiedź na tak zadane pytanie przez Olafa Lubaszenko odpowiedział także Kamil. Znowu Kamil Perendyk, i dla pana Kamila ten oto kubeczek. Dziś do wygrania, wiadomo, koszulka Patryka Klimali, jak na napastnika dziewiąteczka, autografik jest. Twitter, kanał plus sport, tam moje zdjęcie, tak stałem z tą oto koszulką. Tam proszę jeszcze przez najbliższe 15 minut obstawiać, ile punktów w dzisiejszym odcinku zdobędzie Patryk Klimala. A poza tym można też z hashtagiem Turbo Kozak pisać swego rodzaju opinie. Na przykład, czy mój dzisiejszy gość powinien w dalszym ciągu grać w piłkę, czy może postawić na karierę w telewizji. Bo kiedyś powiedział takie właśnie oto słowa. Trochę się denerwuję też, co się dziwię sam sobie, bo przecież chcę tą robotę później twoją wziąć, ale... Proszę bardzo, jest cały w własnej osobie Radosław Majewski, drugi Radku. Pierwszy piłkarz w historii gościa w tym programie. Co ja muszę tutaj, nie, co ja mogę więcej powiedzieć? Jaki zaszczyt, no dziękuję bardzo, mam nadzieję, że pociągnę to no i co? Tę zabawę. Większe nerwy dzisiaj, czy większe nerwy wtedy na gali? A wtedy miło luźno, powiem ci, że tak, że pojechałem na galę, nawet nie wiedziałem, jak się zachować, tutaj też nadal nie wiem, ale podobał mi się mój występ, teraz zobaczyłem. Tak. Podoba się? Tak, podobał mi się mój własny występ, aczkolwiek go nie widziałem też. Zobacz. Chcesz moją robotę wziąć. Zobacz, jak jesteś blisko. A to nie jest takie łatwe. Raptem 2 metry blisko, a w dalszym ciągu jak daleko. Tak daleko. Nie, ja widzę, że to jest zupełnie inne klasy są. No ja muszę dojść do tego, dlatego przyjmuję takie zaproszenia. Cieszę się, ale jest dużo pracy. Mam dla ciebie niespodziankę. Proszę. Jaką? Proszę. Że daję ci dzisiaj szansę. Zabieram notatki, proszę bardzo. A jak notatki? To co, ja mam od razu myśli? No, słuchaj, musisz... Ale poczekaj, powiedz, że to nie jest wyreżyserowane. Bo nie, ja no nie... To jest na żywo, państwo, absolutnie, no, my nic to, żeśmy tego nie ten... Możesz mi teraz... Poczekaj, ale daj... Powitaj mnie teraz. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu, Radosław Majewski z tej strony, nowy prowadzący programu Turbo Kozak. Mamy zaszczyt po raz pierwszy prowadzić program. Myślę, że jeszcze mi się nie do końca to wszystko uda, ale proszę mi dać trochę czasu. Chciałbym powitać swojego gościa, który nigdy nie był numerem jeden w Turbo Kozaku, ale to on, Bartosz Ignaci! Ale jak nie byłem? Przecież ja jestem rekordzistą programu! Ale to jest mój program i ja mówię, jaki jesteś, tak? Przepraszam, do księdku zaznaczyć, że jestem rekordzistą programu. Nie jesteś, to są oszukiwane. 271 punktów zdobyłem. Niestety, drogi Radku, dostaję informację od szefa, że to nie wyszło, to jest, że szef prosi, abyśmy jednak na najbliższe nie poszło, ale nie, szef mówi, że było dobrze, tak. Ale też odnosi wrażenie, że ty jesteś droższy ode mnie. No trochę, wiesz co, byśmy się ponegocjowali. A budżet kanałowy jest mocno, jakby ci to nie powiedzieć, ograniczony. No tak, ja rozumiem to, ale mogę też dać jakieś takie od siebie coś i przyjść na jakiś czas na tak zwany trial. Test jakiś taki. Tak, ja cię zapraszam. A ty mnie zobacz. No dobra, no to ja będę, no to kiedykolwiek mi powiesz, to będę cokolwiek tutaj robił, żeby tylko być wokół. Kontuzja. Opowiada, jak to się stało, że zawodnik z twojej drużyny na treningu... A zobacz, już tak niby wygląda, że wszystko jest okej, mogę coś tam robić, ale... No nie, akurat to smutna historia, bo nigdy czegoś takiego nie miałem. Być może będę out do końca sezonu, a raczej na pewno do maja, czerwca, no. A jeszcze gorsze jest z tego wszystkiego, że kontrakt mi się kończy i później nie mam na dzień dzisiejszej roboty.
To też nie tak, żebym się anonsował, ale jest taki delikatny sygnał, znak sygnał, więc jak tam pan Jurek, tak? Pan Jurek ogląda. Tak. Nie do końca o jego imię to jest Jurek, tak? Ale ogląda. Załóżmy. Wiesz, załóżmy. No dobra, to będę się chciał. Trochę spięty jestem, wiesz, bo to też takie przedstawienie mojej osoby. Mój drogi, a moim zdaniem troszkę oszukujesz. Troszkę na pewno. Ale poczekaj, troszkę ale, na pewno, ale, wiesz, ale muszę. Ale wiesz czym? Z kontuzją. Bo, nie, to ma. Tak? No, tak. To proszę Państwa, zobaczmy. Wczorajszy mecz Chelsea. Wczorajszy mecz Chelsea i zmiana w 87 minucie. Radek. No ten sam gościu, tak. Zobacz, ty... No tak, ale to wiesz co, to jest Ukraina, 2-9 chyba, tak? To były wtedy czasy. Tak, Billy Gilmour. No i ty mówisz mi, że masz kontuzję. A ja ty... tam jestem i dzisiaj tutaj jestem. Zobacz, tak? No. To ale podobny? No podobny. Ale jak ty miałeś klatę, ja, ale... nie chcę, ja absolutnie nie chcę, żebyś mi teraz pokazywał swoje klaty, no bo pewnie przez kontuzję trochę może tam... w drugiej części trochę cię zaskoczę i pokażę, ale nie chciałbym tak na start. Tak? Wolałbym nie. A ja dużo ćwiczę teraz. Tak? Tak. Czyli jednak klata jest w naszym ciągu? Nie, no coś tam wygląda, tak. Aczkolwiek nie chcę się pokazywać, wiesz, bo to też za wcześnie. Żona ogląda, chyba ogląda, więc też jakby pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. To ile znalazł program, bo też nie wiem, bo raz miał oglądać, a później powiedziała, że 40 minut szuka i nie znalazł programu, nie na którym miałem być. To moja żona ma podobnie, ona pytała, o który jest mecz? Ja mówię, no 19.30, ona mówi, nic nie było i oglądała kanał plus jeden. To dobra, bo, no tak, bo to jest tam później, a moja żona kiedyś, my mieliśmy mecz o 18, dzwoniła 17.52 i awantura, czemu nie odbierasz telefonu? A tu mecz, to... a ja mówię, gdzie jesteś, Draniu? Ja jestem, przecież nic nie mówiłeś, ale przecież były historie takie, że wiesz co, ja jechałem na mecz, a żona się pyta, gdzie gracie, w ogóle nie miała pojęcia, wiesz, że jakiś mecz, Kasiu, przecież to są żarty, dobrze wiesz, tak, że, żebym nie miał tam jakiś tam awantur na chacie, zaraz. Opowiadaj, no i coś zadzwoniła i? No zadzwoniła, no nie, no i nie odebrałem telefonu, albo odebrałem gdzieś na odprawie, chociaż wiesz, tak szybko w toalecie, albo z kim gracie, o której jest mecz, no takie sytuacje, że tak trochę jakby się nie interesowała, aczkolwiek ja wiem, że to wiesz, to w głowie są inne sprawy, rzeczy i to też... Kobiety, no. Ty sobie grasz w piłkę, a tam dzieci? Dzieci się tworzą, tak, cały czas się tworzą. Nic nie mówimy, dobra, no nic nie mówimy, ale serdecznie ci dziękuję, gratuluję, ślicznie, dziękuję, proszę Państwa, Marku. Serdecznie ci gratuluję, co dwójka to nie jedynka, chociaż w dalszym ciągu polecam ci bliźniaki, naprawdę doskonale. No, słyszałem, że jest trochę roboty przy tym wszystkim. Troszeczkę. Ale musimy próbować, no to tak. Kto jak nie my? Bo to jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to jak kto? Jak grałeś w Poznaniu, czym jeździłeś? Jakim samochodem? No, no dobra, akurat. No powiedz, ale powiedz. Nie no, markę? No, ale wiesz co? Tak. Nie, po jedno silnika mi zdradzi. Ile koni? Może 432. No akurat tyle miałem, no to co mam ci powiedzieć? Akurat taki mi dali. Wiesz, bo ja wróciłem z Grecji, ale czekaj, ja wróciłem z Grecji. Jezu, ja tyle to w ogóle tam, nie wiem, że takim samochodem jechałem. To z dwóch jakbyś złączył dwa, nie? To może miałeś tyle. Ale nie, no abstrahując od samochodu. Tak. Wróciłem z Grecji, wiesz, i po zagranicznych wojażach i akurat ktoś mi dał dobrą ofertę, nie? Więc ją wziąłem i miałem furkę. Ale nie za dobra fura, powiem ci, na dłuższą metę. To teraz spójrz i niech Państwo także spojrzą. Czym aktualnie jeżdżą ludzie w Poznaniu, a dokładnie jeden z zawodników Lecha Poznań, Karlo Muchar, jest naprawdę cacy. Cześć, nazywam się Karlo Muchar, Lech Poznań i ja kocham moje auto. I was thinking about some Mercedes or something because we have here Mercedes, and I drive in Uber with Mili goalkeeper, our second goalkeeper, yeah. You know, and I see this car. What is this car, you know? And he said, this is Maluk, this is like Polish car. And I said, this is top, I must have it, you know. I don't have radio, this is like only not mistake, but I want to have radio, but sometimes I have this hole, you know, yeah. And this hole I put like my JBL, you know, speaker, yeah. And I put here, I put music, and it's nice, you know. I want to go to Croatia with him, but I must. You know that 3 or 4 days. Yes, I know this, but I'm gonna risk, you know, and I. I hope it's not gonna broke something or something. I believe in this car, you know. Yeah. Yes. So. So I think this go like 110 kilometers per hour. 110? Sure. Yes. It's a little bit shaking, you know, and you're thinking you go like 200, but it's good. It's really good. Yes. Poznań jest idealne. It's
To samo co... Zagrzeb? To Zagrzeb, tak. Tak, tak. Masz rynek, tak. Rynek, las. Tak, to jest idealne dla mnie. Tak, to... Piękne dziewczyny. Piękne dziewczyny, tak. Ja mam dziewczynę, co... Nie piękne. Jak ma na imię dziewczyna? Dora. Nie ma pięknych dziewczyn w Poznaniu. Nie ma. Pojemność 2400. Pojemność 2400. I really like this color. This beżowy, yes. So it's really, really good color, you know? But I see like yellows and something. Because this is like the old, you know? Because if you know, see yellow, it's like... It's yellow. Yes, it's yellow. But this is like old color. No many cars has this color, you know? You find some like Audi, Skoda, or something like that, you will not find in this color, you know? So it's special. I must cut it, you know, because it was like here, you know? Yeah. And I couldn't go, when I go to the first gear, I like this, like a... It's no problem. It's no problem, but every time... It's good for your physical condition. Yes, but I have cramps and everything. It's problem there. Zimny łokieć. Zimny łokieć. This is łokieć. A zimny jest cold. Zimny, yes. Yes. It's good. easy. Sorry. This is my baby, you know? Kończy nam się benzyna. Popchniemy. Tak, wspólnymi siłami, jak coś, to pan nam pomoże push. Macie wygrać dzisiaj. Tak, of course. Carlo mówi, że wygrają. Wszyscy jadą przez Szlaban, a my z Carlo wjeżdżamy nieuzauważeni. To jest jednak moc i potęga samochodu. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to się. 430 koni kolega Majewski. Zobacz, jaki biedny jest kolega Muchar. No ale dobra, ty nie znasz całej historii przecież tak naprawdę. Ja w Grecji rok czasu Fiat Panda. Zamykaliśmy szafę na autostradzie. Mieliśmy 100 km, pandziak kończył zajechany. Po 6 miesiącach musieliśmy wyjąć furę. Ale fajny pasjonat, nie, co? No fajnie, ja też maluszkę miałem tam raz podjechać. No, tylko, beżowy, tam... kolor beżowy, ekrit. Ty mogłeś ten dresik taki założyć, wiesz, okularki, dresik, zimny łokieć. No a był, muzyczka? Był zimny łokieć. A ty może ja filmiku nie widziałem, co? A dlaczego nie widziałeś? Bo dostajesz SMS, że ci ludzie oglądają. Nie, no to trzeba pokazać. Pokaż bo to ludziom, żeby nie to pokazać. Ci ogląda, proszę. To, a gdzie tu, gdzie kamera, tu pan do ciebie przyjdzie, zobacz. Panie trenerze. Proszę, Kostia Rudajcz w autokarze po zwycięstwie w Gdańsku oglądają. Ta, czyli pamiętają czy kolegę Majowskiego. No pamiętają, no dwa razy byłem na meczu, nie wygrali. Dzisiaj nie byłem, wygrali. Przypadek? Nie sądzę. Czy ty malucha widziałeś w Australii? Czy tam jeżdżą, same Renault Kangoo? Kangoo. Nie, ale powiem ci, fury, ja też mam tam też taką, nie jakąś taką super furę, ale no nie wiem, takie gorsze jakieś coś tam nie wygląda. Tylko, że maluch, ja też jak przychodziłem, chciałem wziąć malucha na początku, ale jako taki, wiesz, takie zajawkę powiedzmy na te sociale bardziej, nie, żeby kupić jakiegoś maluszka. Radek, pytanie do ciebie od internauty. Czy zabrałeś ze sobą ten słynny łuk i czapeczkę z gali? Nie, no nie mam tego samochodu no, akurat teraz. Ale mam gdzieś to... Łuk i czapeczkę z gali, strzelał? No ja wiem, a ja miałem to w garażu. A bo ty wozisz to sobie, pamiętam, że kiedyś woziłem, że Anusz się spotkał, wiesz, i dlatego to miałem cały czas, no tylko, że dzisiaj nie mam tego auta. Ale słuchaj, tak się składa... Ale powiem ci, to w ogóle były jaja, ty, jak ty to wymyśliłeś, że ja to no, trafiłem? No ja wiesz, ja mam czasami, masz wiesz, coś... takie no... Ale ty trafiłeś tam za pierwszym razem, ja wszystko wiem, w ogóle cacy, no. Tak się składa, że mamy jeszcze jeden filmik z gali, z twoim udziałem. Gdzie tam też jakby mówisz bardzo ważne słowa. Zanim puścimy ten filmik, czy udział w Turbo Kozaku i zwycięstwo w tym programie to była dla ciebie najważniejsza rzecz w swoim życiu? Ale słuchaj, a dobrze, to poczekaj, to zanim odpowiesz, bo śmiech dużo zdradza, niech państwo zobaczą ten filmik. Proszę, zobaczmy ten filmik i się nie będziesz tak śmiał. Bo jednym z głównych powodów, dlaczego wróciłem do Polski, to właśnie turbokozak tak naprawdę. A żona mi do tego skłoniła i powiedziała, że dawaj wracaj, może coś wygramy. I co? No i wygrałem, no ale tak, to udało mi się. Czyli było najważniejsze, nie, no. Jeden z ważniejszych, ale powiem ci tak szczerze, tylko nie chcę, żebyś to przyjął jako jakąś ujmę. Ja nie oglądałem dalej Turbo Kozaka, choć mnie namawiałeś tak. kilkukrotnie. Tak. Nie udało mi się. Nie? No nie, ale mam statuetkę, na chacie mam gdzieś.
cały czas stoi cały na poważnym miejscu. Tak, no ja mam ją, jak hat-tricka strzeliłem. To jest ta. To, ta, ale to jest nie do ta, końca. Znaczy, nie do końca, bo tu miałeś napisane ładnie Radek Majewski. Ja cały czas mówię ci. Zwycięzca. Ty, jak żona ogląda, to ona podeszli mi zdjęcie i zobaczysz, że ja tak akurat na fajnym zdjęciu, na fajnym miejscu. Tak? Tak, w domku, jeżeli ogląda, ale na razie nie mam sygnału, może ona się nie obraziła. Może wstyd, tak, bo pisze, SMS-uje z sąsiadami. Co ty robisz? Ten Majewski to jakiś wstyd. Jakiś dziw. Jaki Majewski? Że żona? Że żona, nie, że żona dostaje od sąsiadów SMS-a, ty. Weź go, człowiek. Weź go, zdejmij z anteny. Jakiś dziwny, po co on tam poszedł? Tak. Nie, ale jak ogląda, to podeślę. O, i wtedy będziemy w zasadzie cały będziemy wiedzieć, będziesz wiedział wszystko na temat Turbokozaka, że ja go doceniałem, ja zawsze chciałem w nim uczestniczyć i zawsze komentowałem, jak jacyś inni zawodnicy byli i ty zawsze mnie olewałeś. Po raz kolejny prosiłem o jakąś tam możliwość, teraz ze względu na kolano nie mogę, ale to jest poważny temat. Mi aż głupio było, aż mi trochę wstyd, bo ja byłem zwycięzcą, a ty mnie traktowałeś, jakbym był pokonanym. Proszę Państwa, to jest idealny moment, żeby zobaczyć, co w zasadzie tygodniowy materiał pod tytułem Rozmowy kontrolowane. Ja w tym czasie z Radkiem wyjaśnię te słowa, które Radek przed chwilą powiedział. Zobaczmy. Wiadomość dosłownie sprzed chwili. Wraca Joel Valencia. Rozwiązał kontrakt z Brentford. Wygląda na to, że to koniec Twoich występów w podstawowym składzie. Ciężko mi powiedzieć. Jak ta sytuacja by wyglądała tutaj, ale na pewno rywalizacja by była większa w drużynie i ciężej by było o te granie systematyczne, ale łatwo mi się nie podał na pewno. Trener wyznał przed chwilą, że ma do ciebie ogromne pretensje. Nie chciał zdradzić o co. Mówił, że ty wiesz. Nie mam pojęcia o co chodzi. Nie wiem, czy faktycznie tak było, czy nie, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. The one and only, Sebastian Milewski, Piast, Gliwice. Ty często miałeś takie pytania od dziennikarzy zupełnie... A czekaj, weź to daj jeszcze raz, bo ja nie widziałem tej końcówki. Ty mówiłeś, żeby zobaczył że było pytanie pana redaktora, że trener ma do ciebie pretensje, tylko nie powiedział o co. Pyta się, żeby spytać kolegi Milewskiego. On mówi, że do końca nie wie, o co może chodzić. Aha. Jak często do ciebie trener w Australii miał pretensje? No to nie zdążyłem zadać, to jeszcze nie miał pretensji, ale wcześniej trenerzy mieli. Ale w sparingach grałeś. No grałem, no to nie, to tam wszystko było luźno, wiesz co, po meczu od razu trener zazwyczaj, znaczy nigdy raczej nic nie mówił po meczu, tylko dopiero na drugi dzień jakieś analizy mieliśmy, ale nie było, no bo nie było tej gry o coś, tak, nie było gry o stawkę. Nie gry o tron. No tak prawie, no o puchar, graliśmy o puchar, w pucharze graliśmy, to pamiętam, że było trochę awantury, nie, no bo przegraliśmy ten mecz ćwierćfinałowy. No bo trzeba też powiedzieć, że w Sydney ty byłeś w tym troszkę słabszym zespole, tak przynajmniej mówiły statystyki. To zobacz tabelę. No ale nie grasz, to zaraz... Ale częścią zespołu jestem, tak? Przygotowałem chłopaków jakiś... Dzwonią do ciebie, pytają się, jak nic, Radek... Nic. Kiedy wracasz? Nic. Raz ktoś tam się zapytał, ale tylko raz. I to takie, wiesz, no odczepne. Jesteś... Ja odpisałem kilka wiadomości, wyświetliło się, nie? No bo teraz są takie telefony, że widać, że... Wszystko. Ale i ten, bez kontaktu. Naprawdę? No szkoda mi trochę. Halo Sydney! Kolega Majewski czeka na sygnał. Jest, tak, dajcie znak. Dajcie znać, czy jeszcze ma do czego wracać, czy od razu go bierzemy. Nie, na przykład... No, mam mieszkanie jeszcze. Słucham? Mam mieszkanie jeszcze. A wynajmujesz? Tak. Płacisz dalej? Tak, no cały czas. No tylko tu jestem, bo chciałem się przyjechać. No to przecież kiedy? W środę przyleciałem, tak? Dzisiaj jest niedziela. Zobacz co zrobiłem. Dałeś mi tylko znak, a ja przeleciałem samolot. Poczekaj chwilę, czy to oznacza, że mieszkanie jest wolne i możemy tam sobie pojechać... Kiedy to, kiedykolwiek. Naprawdę? Jest do momentu, kiedy wrócę, tak? Proszę Państwa, słyszą Państwo, drogie, tanie? Droższe, takie trochę. Droższe. A ładne miejsce. Więc proszę pisać na prywatnego maila Radka Majewskiego. Kto chce pojechać na dwutygodniowe wakacje do Sydney, mieszkanie się w zasadzie marnuje. A kto chce z nami pojechać do Białegostoku, to proszę bardzo, już teraz rusza z nami 199. odcinek Turbo Kozaka, w którym wystąpi Patryk Klimala, Jagiellonia Białystok. Człowiek w gazie, a tak wygląda człowiek na gazie. Zaczynamy! Turbo Kozak. To ja! Jeśli zastanawiają się Państwo, jak wygląda człowiek w gazie, to właśnie tak. I jeszcze ogłaszam, że w 199. odcinku Turbo Kozaka wystąpi Patryk Klimala, Jagiellonia Białystok. Dzień dobry, Patryku. Witam serdecznie. Czy ta forma z ligi przełoży się na Turbo Kozaka? Mam taką nadzieję.
Tylko przypominam, że tutaj jest poważny golkiper. Nie, to jest największa moja bolączka w tym momencie. Aż tak? Aż tak. Grzegorz? Bartosz? Zacznijmy. Wszystko ostatnio wychodzi, więc co ja mogę więcej powiedzieć? Powodzenia. Dziękuję. O! No prawie wszystko wychodzi! To boisko! Boisko? Proszę bardzo, bo jedna poleciała, to chociaż po tą drugą nie biegnijmy. Cholera jasna, o co to chodzi? Czyli Klimala to nie robot, to jest człowiek! Ale wrócił do gry! Ojej! Grzegorz, jak ty byłeś blisko! Ale kopnął mnie dwa razy, jest faul czy nie? Nie. Tak myślałem. No, zaczęły wpadać! Tutaj Grzegorz chyba nikt cię nie kopnął. Powiem więcej. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ostatnio zacząłem walczyć z trenerem o rzuty karne w meczach. Jak idzie? Nie idzie. Zależy ci? Zależy mi. Dobrze. Cicho Grzegorz. Uderzam w lewy bramkarza. W prawy bramkarza, w mój lewy. W lewy bramkarza, czyli tak musiał. Tak. Dlaczego trener nie chce się zgodzić? Romanciuk i Mas Gilerman, to są takie trzy argumenty. Tutaj ich odeślemy. Otóż to! A zatem rozpoczynamy walkę o to, kto będzie w Jagiellonii wykonywał jedenastki! Grzegorz? Ja nie jestem w Jagiellonii. Trener Mamrot po pierwszym strzale ochoczo pukiwał głową. Jak będzie po drugim? Za wysoko strzelasz, ja jej nie sięgnę. Bozia warunków nie dała? Abonenci z Białegostoku pytają, czy będzie znów tak samo? Tak. Grzegorz, ja powiem ci tak. Wnioski nasuwają się same. Panie trenerze, ma warunki. Rozumiem, że z szalikiem tak samo wykonasz te karne jak bez... Prawy bramkarza. Słyszeli państwo? Prawy bramkarza. Czy zaistnieje tu rozbieg? A taki skromniutki. Tak. No dobrze. Dyskretny rozbieg. Okay. Nie pozostaje mi nic innego jak... Ale poleciała później w prawo, więc poprawny występ. Patryk, no gołym okiem widać, że kolega ostatnio w dosyć wysokiej dyspozycji. No, na pewno gdzieś zdobyłem to zaufanie zespołu i myślę, że to też dzięki nim tak dobrze czuję się na tym boisku. Tak faktycznie szybko zrozumiałeś ekstraklasę, jak się w niej poruszać, jak właśnie strzelać tyle bramek? To znaczy szybko może nie, no bo dwa lata już, półtora roku siedzę na ławce, pół roku gram. Rozumiem, tak, ale rozumiem, że łatwiej było ci to zrozumieć z boiska niż z ławki. Tak, zdecydowanie. Myślę, że kwestią czasu było, że jak zacznę grać dłużej, to po prostu gdzieś musi to odpalić i oby było to jak najdłużej. A gra u trenera Michniewicza w kadrze też ci dała takiej pewności siebie jeszcze więcej jakości? No tak, na pewno gdzieś trener Michniewicz jest takim trenerem, u którego jak grasz, to gdzieś na pewno ta pewność siebie podwyższa się na jeszcze większy poziom. Trener Michniewicz też mówi, że ostatnio jak otwiera lodówkę, szafki, wszystko to wszędzie... To wypada Klimala, tak, gdzieś to usłyszałem, także nie jest mi to obce, no co mam powiedzieć, no. Są gole, to wypada. Tak, dokładnie. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie wszystkie samochody tam u góry przejeżdżające mają wykupione AC. Wezmę to pod uwagę. Ajajaj! Tak blisko! Teraz w tym momencie leci piosenka, tak? Tak blisko. A chciałbym, żebyś tego zauważył, że dziś specjalnie mur wersja białostocka. Nie jedząca przez tydzień. Kutrza. Tylko o duchu puszczy. Tak jest! 40 wpadło. Poczekaj. 40, 30, czy rozwalona płachta i nic? 30. No i tyle mogę dać. Już zaczęliśmy wypisywać fakturę. Panie trenerze. Jak z karnymi? Bo mam straszne aspiracje. Nagrajmy to. 3-3. 3-3. Ale no, bronił tę notę jegomość. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Załatwiłem. Dla pana trenera, czy nie? Załatwiłem. A czy z trenerem Mamrotem, podobnie jak z karnymi, dyskutujesz na temat wolnych? Nie biorę tego pod uwagę tutaj. A fakturkę za zniszczony sprzęt wysyłamy komu? Prezesowi. Odważnie.
Wow! No nie, no! Panie trenerze! No, karne i wolne, no to mu załatwiłem. Karne i wolne. Patryk, podziękujesz później. No, takie są fakty, panie trenerze, no. Tak, ale już zaskoczył nawet mnie. A cóż tam się stało? Pokłóciliście się? Stąd się lepiej ogląda. Ale co tu oglądać? Co tu oglądać? Patryk, po tym strzale dzwonił prezes. Jednak on nie płaci. Pani prezes. No chyba, że tak. No chyba, że tak. Pani prezes podwaja stawkę. Jeśli teraz trafisz, ona zapłaci za jeszcze obiad. Jeśli nie, ty obiad jej, okej? Okej. To pani prezes nie będzie zadowolona. Czekam na telefon od pani prezes. Z tego miejsca chciałem przeprosić panią prezes, bo myślałem, że nie trafi. Ale jak coś pani prezes, to ja płacę. Zawsze mówimy o tym, kto jest lepszy. Zawodnik poprzeczki czy trener? Czas się, panie trenerze, przekonać. O co panowie gracie? O karne. No, panie trenerze, odważnie. No to zaczynamy. Raz pan trener, raz pan trener. Dyszka jest. Mogę się wycofać? Ależ pojedynek! Panie trenerze! Tak jest! Uwaga! No i mamy zwycięzcę! Patryk, już presji nie było. Patryk, powiem ci tylko jedno. Nie ma karnych, ale dam ci 10 punktów za pana trenera poprzeczki. Dziękuję bardzo. Czy mamy odsłonić małą bramkę, czy nie ma takiej potrzeby? Nie, tak mi będzie łatwiej. Mocne słowa. Powiem tak, mocne, ale prawdziwe. Panie trenerze, minęła linię? Tak, tak. Czy wy tam stojąc się troszkę nie obawiacie? Nie. O, mocne słowa. Ale co z tą mało? Co z tą mało? Pierwsza w historii Turbokozaka telekonferencja. Dobry wieczór, panie trenerze, dzień dobry. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, trenerze. Trenerze, mam problem z połówką. Ale co, nie możesz wyjść tam może? Nie mogę otworzyć jej. Ja ci pokażę, jak się nazywa miejscu. Jakie to patruszki proste? Ło! Ło! No dobra! Słuchajcie! Ale 15 to 15, no! Błędnik jest? Jest. W jakiej formie? Zaraz zobaczymy. 3, 2, 1! 15 mega szybkich, o właśnie takich obrotów! 3! Dzik! Ryje jak żubry, 14, 15, żubr wchodzi do akcji, o, pazernie, wybiera nogę, pazernie, Patryczku, pazernie, ulala, to małe, prawie mała, Patryczku, co się stanęło w końcówce? To dobrze mi świadczy chyba, nie? No ja nie wiem. Zgubiło cię to, że zacząłeś od cieszynki. Pytanie pierwsze. Urodziłeś się w Świdnicy, podobnie jak? A. Czyli? Janusz Gol. Pewna informacja? Niepewna. Ale dobra! Pytanie drugie. W Ekstraklasie debiutowałeś, grając w Jagiellonii, przeciwko? A. Koronie Kielce. Znowu A? Znowu A. Znowu dobrze. Pytanie trzecie, ostatnie. Czesław Michniewicz w polskiej Ekstraklasie rozegrał spotkań? B. 19. Przecież znowu. Ach, no niestety, no, myślałem, że trener Michniewicz rozegrał więcej spotkań, to o mnie dobrze nie świadczy, a niedługo reprezentacja, także mam nadzieję, że trener zapomnie do reprezentacji. No nie wiem.
Żonglerce dobry? Nie. Ale przynajmniej 4, 3, 2, 1. Czyli to musiał być rekord! To musiał być rekord! Za 5, jeszcze bramka. Plus 5? Plus 5. 3 dam, 3 dam. Dobra, 3. Specjalnie dla Państwa konkurs Audiotele. Kto spisał się lepiej? Trener Mamrot czy zawodnik Klimala? Źle nie było, ale trener Mamrot widzę też tam... No tak, no. Tak jak trener wcześniej powiedział, no, przegrałem o te karne. Teraz przegrałem drugi raz, ale tym razem na moje wyszło także. Miejmy nadzieję, że obejrzy te właściwe karne z kolegą Gaborem i powie, nie, no jednak Klimali trzeba dać szansę. Kto tam jest pierwszy w Jagiellonii? Romanciuk. Dogadamy się. No, spokojnie. Dziewiąteczka, Klimala, podpis jest, ależ oczywiście, mój drogi, no forma niebagatelna ostatnio. Długo jeszcze będziemy oglądać pana Patryka Klimale w Sakasie? Ciężko. Trudne pytanie. Trudne pytanie, no generalnie gdzieś jakieś, że tak powiem, głosy dochodzą mi, ale na razie jestem spokojny, bo to dopiero tak naprawdę miesiąc gry przede mną, za mną w Ekstraklasie dobrej. Takiej dobrej. Takiej dobrej. Fajnie się czuję, myślę, że będę dalej grał dobre spotkania, oby jak najdłużej i dalej zobaczymy. W 199 odcinku Tu Bogo Zaka, w 199 podkreślam, czyli następny będzie który? 200. Brawo, inteligentna bestia, wystąpił Patryk Klimala, Jagiellonia Białystok, jeszcze Jagiellonia Białystok, powodzenia ci życzę. Dziękuję bardzo. Oby rósł tam tak jak baba drożdżowa. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Radosław, jak ten program ewaluował od momentu, kiedy w nim byłeś? Jezus! No, tak samo wygląda. Dużo rzeczy tak samo wygląda, zawodnicy się zmieniają. Tak? Uważasz? Właśnie. Ale przed chwilą oglądając żonglerkę powiedziałeś, o Jezu, jaka trudna. Nie, no bo to dla mnie, no to wygląda ciężkie. No, a powinno być łatwe, bo ty jesteś nisko osadzony. Łatwo ogólnie, no a tu ramię, głowa, no, to też nie jest takie proste. Tak mi się wydaje, no nie wiem, no to ktoś to mocno trenuje. Nie, to nie bierz mnie. Mam tu piłkę jakoś? Nie bierz mnie do tego, że tam też... Nie, to nawet ja nie wiem, czy bym C4 zrobił. Ona nie jest napompowana. Na siedząco tak, głowa, ramię, raz, no tak. Nie, no to zobacz, rób tak do końca programu. Dobra, nie jest tak źle, to jeszcze jestem w formie, powiedz. Przypomniało mi się, kto miał do ciebie pretensje czasami na treningach, po treningach, w trakcie... Trener Bielica przecież, no. A o co, tak? No coś tam miałeś tam, że jesteś taki luźny, miał do ciebie pretensje, jesteś za luźny. To było jakieś takie, znaczy z podejściem, tak, że jakieś no tam... No tak, że tam... Nie, bo, że... Ja raz miałem koleżkę, dwóch koleżków przyjechało na takie, powiedzmy, testy, zobaczenie, jak trener Bielica pracuje, bo oni są trenerami przyszłościowymi, tak? Tak. I oni powiedzieli, że akurat ten trening oglądali, to powiedzieli, że jeszcze zabrakło, jak żebym na poprzedce się powiesił. Że takie luźne właśnie podejście. I właśnie być może to był czas, kiedy trener Bielica to widział i tam jakieś awantury delikatne miałem. Ale ja pamiętam, jak się spotkaliśmy i ty powiedziałeś mi tak szczerze, prosto od serca, Bartek, chcę się zmienić. Ale ja nie wyobrażam sobie ciebie zmieniającego się, bo po prostu ty jesteś taki otwarty. No, no ja często próbuję też. No właśnie czasami ktoś może nie lubi, a wiesz, wpływu nie mam. Tu już jest poważnie właśnie, taka poważna rozmowa. No, nareszcie, ludzie tak, mówią nareszcie. Od tej pory, dobra, no to... Nie, no w tym momencie. No w tym momencie, no to... Poważne pytanie, poważna odpowiedź. Tak, to... poważny, tak, że... Bo mnie też się pytają i ja wiem, że ja się już nigdy nie zmienię. Ale wiesz co, ja próbuję na przykład, to też nie jest takie proste. Dużo ludzi na przykład teraz macha na ulicy albo gdzieś mnie widzi i mówi, że tam gdzieś mnie widziało w programie i w ogóle. Tak jakbyśmy się znali, nie? Podejście tak. Takie mają luźne. No bo wiedzą, że jesteś otwartym gościem. Że jestem otwartym gościem, ale... Ja zawsze staram się do ludzi od razu, wiesz, bezpośrednio mówić, co, nie wiem, czy mi się podoba, czy nie podoba, albo jak rozmawiamy, bardzo otwarty jestem, od razu na starcie, nie ma czegoś takiego, że mi potrzebuje czasu, nie? Ci podchodzi być może dzisiaj potrzebowałem trochę czasu, wiesz, takie na wejście. Nie było tego widać. Nie było, tak mi się wydawało, wiesz, czasami mam jakieś, odnoszę wrażenie, ale często jest tak, że próbuję być poważny i zawsze mi nie wychodzi. Mam tak samo, Radek.
Radek, mam tak samo. Jedziemy na tym samym, tak? Na tym samym wózku jedziemy. Mój drogi, doszło, zanim doszło, bo doszło zdjęcie od żony, to najpierw klasyfikacja Turbo Kozaka, bo o niej przecież zapomnieliśmy, a ona prezentuje się tak, że Patryk Kimala będzie aktualnie na pozycji, jeśli dobrze widzę, siódmej. 230 punktów w dalszym ciągu na miejscu pierwszym, złoty medal na ten moment Michał Żyro, który być może, podobnie jak Radek Majewski... Giro. Francuski napastnik Giro. No być tak. Może podobnie jak Paweł, Radek, masz na drugi Paweł? Nie. Ach, jak było blisko. Być może podobnie jak Radek Majewski, Michał Żyro przyjedzie na galę i odbierze taką oto statuetkę, teraz czas na zdjęcie. Żona wysłała zdjęcie, proszę bardzo. Żeby nie było. Jest, fakty, jest statuetka, ty. No ale to mówiłem, że jest statuetka. Czy ja powiem ci kiedyś, czy powiedz mi prawdę, czy ja kiedyś cię oszukałem? Albo nie powiedziałem prawdy? Nie, mogłeś coś lekko przekręcić. Lekko, ale może też spróbuję nie kolorować, nie wiesz, nie dodawać. Powiedziałem, jest. I to nie jest ten, ustawione pod program. Nie, no właśnie, to jest moje pytanie, czy ono jest... tak zawsze stoi? Zawsze stoi, czeka. Rozumiem, no że tak. Jest jakiś serial, ale... Serial leci, ale Turbo Kozak, coś zdobyliśmy i jest. Córka mówi, tato, ja nie widzę tej bajki. Ta statuetka mi zasłania. Nie, nie, ona ma zawsze stać tak. W tym miejscu. I to mi się, Radku, podoba. Ale to jest właśnie duży respekt, tak zwany, tak? Tak. Do programu. To co powiedziałeś na starcie? I coś tam powiedziałeś, nie? No ja... I tak jest. I tak jest, tak. I ja dopytałem się ciebie, czy dla ciebie występ Turbo Kozaka był czymś fajnym, nie, bo no był, fajne, no. To jest, wiesz, bo często takie podejście jest, że coś głupie, znaczy, że może coś, się, coś nie wyjść, tak, w Turbo Kozaku, albo że coś z żonglerką, że ludzie będą widzieć, że jakieś ośmieszenie. Ale to koniec końców, no to chodzi o pokazanie siebie, tak, dodatkowo jakoś. Tak jest. I tak jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to każdy się obawiał do telewizji albo do wywiadu pójść, w ogóle o czymś porozmawiać, nie? A teraz już mi się wydaje, że chyba bardziej. Chociaż nie wiem, no tak z mojego punktu widzenia. Ty byłeś takim frontmanem właśnie zmiany wizerunku piłkarza na wizji? Tak się czułeś czasami, że ty jesteś bardziej otwarty niż reszta piłkarzy? Ja odnoszę wrażenie, że tak. Tak, no tak, tak, nie oszukujemy tutaj, no raczej tak. Ale często jest tak, że... Jaki był odbiór twoich kolegów z drużyny? Że ty jesteś taki otwarty właśnie... Tak, no że, wiesz co, no ale też dużo mi pomogło kiedyś trening mentalny, wiesz, który przebyłem dużo lat, pracowałem nad sobą z trenerem mentalnym, Pawłem. I to mi się wydaje, że też mi pomogło, Anglia mi pomogła też dużo, wiesz, że zostałem, otworzyłem się bardziej, że jestem taki komunikatywny, jakieś obrazy, jak ktoś mnie obraża, czy coś takiego, to ja próbuję wyciągnąć wnioski, a nie, że, wiesz, od razu się obrażam i wychodzę, na przykład, nie? Angielski mówisz, w Anglii. How are you? I'm not too bad, thank you. Yourself? Me too! A, me too, no dobra. Dobrze? No tak, wiesz. Me too good! To ja taki byłem na początku, 8 lat temu, nie? A nic nie umiałem. A ja się teraz zaskoczę, bo teraz będzie high five. A, widzisz! High five, czyli... A zobacz, ile lat my się nie widzieliśmy, tak? No długo, długo. Ostatni raz widzieliśmy się w Poznaniu, ale o tym nie będziemy głośno mówić. Pozdrawiamy Błażeja Telichowskiego. Przybij piątkę, mój drogi, pozycja piąta. Mecz Łukasza Kubota z finału we Wiedniu. I teraz zobacz, co robi jego przeciwnik, Joe Salisbury. Nie, czy ty tak kiedykolwiek zagrałeś? Nigdy, a chociaż wiele razy próbowałem, tak. I nigdy mi nie wyszło. Czy wiesz, jak się nazywa takie oto uderzenie? A wiesz, że wiem, bo ktoś mi powiedział, no, akurat, że to będzie, że coś takiego. Hot dog. I proszę państwa, powiem państwu prawdę, powiedziałem to ja Radkowi chwilę przed tym programem, ale przyznasz, że uderzenie no fenomenalne. Nie, no super. Niestety Łukasz Kubot ten mecz finałowy przegrał, dzisiaj grał pierwszy mecz w finale turnieju Masters. Nie znam wyniku, wiem, że pierwszego seta przegrał. Mój drogi, pierwszy w historii triumf baseballistów Washington Nationals. Czy taka ilość szampana ci pasuje za pierwsze w historii mistrzostwo? No Radku, zobacz, opowiada, tak, zdecydowanie. No zobacz, wszyscy się cieszą, jest zabawa. Mój drogi, takie oto szampany będą za 2 tygodnie u nas w programie. Z okazji 200 odcinka. Dobrze, że nie będzie. Dobrze, że mnie nie będzie. Tak, zaproś mnie jeden wcześniej, żeby mnie nie było. Najlepiej. Bo jak państwo wiedzą albo nie wiedzą, Radek bardzo szampana lubi. Prawda, Radku? Tak. Też tak myślałem. Czas... Ale nie pić. Ale nie pić, tak jest. Czas... Na pozycję trzecią Aurelio De Laurentiis, który wchodzi na konferencję prasową i mówi do zawodników Napoli tak. Słuchajcie, gracie słabo, wyjeżdżacie na tygodniowe zgrupowanie. Drużyna co robi? Wsiada w samochód, idzie do hotelu. Albo kierownik przekazał, że nie zabukowali jeszcze. Mój drogi, no jak było, się ma poczuć? Nie było miejsca. Jak się ma poczuć właściciel na taką niesubordynację? Bo wydaje mi się, że to nie było, wiesz, odebrane na serio, koniec końców. No, ja ale też bym pojechał do domu, ale... jak zawodnicy wszyscy. Może on tak odebrał to. Pozycja druga, no pechowiec dnia wczorajszego, Paweł Bochniewicz. Zaczęło się od dobrego wybloku, przyznasz? Tak, bardzo dobrze to. Dobry strzał Pawła Szołka, dobry wyblok, tu już było gorzej. Tu już, a też zmierzała gdzieś indziej przez chwilę.
No ale Paweł Bochniewicz załatwił Pawłowi Wszołkowi bramkę, a wszystko to podsumował Paweł Bochniewicz w takim... A to dwie jakby, tak? No właśnie takie... A ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to jedno, a tej drugiej w ogóle... O kurde, takie nie, dwa samobójki, jest... jak? To no gorzej, już teraz to wygląda gorzej, tak naprawdę. Ja nigdy ogólnie samobójek nie dałem, ale... Mój drogi, nasza pozycja, jeden w tym tygodniu, druga Bundesliga, Krasnodar Hanower. Wynik 3-3 i tak oto zachowuje się Ron Robert Ziller po stracie gola. Zobacz. Ale mu dał, co? Ale w co go uderzył? W brzuch? Pod brzuchem może też. No, wiesz, mój co? Drogi, wydaje mi się, że sposób złożenia się napastnika powoduje... Ale to jest dodatkowa gra aktorska. Mi się wydaje... Przyaktorzył? Przyaktorzył dodatkowo dał coś od siebie. Druga żółta kartka startu. Dla pana Rona Roberta, ale, i no tak, czerwona. No tak, ale... Po golu, no nie wiem, on uderzył, bo był zły, ale przecież nie chciał chyba. Tak mi się wydaje. Czy ty kiedykolwiek tak mocno cierpiałeś na jakimś z meczów? I nie chodzi mi o uderzenie w brzuch. Nie. Nie, nie, tak, no nie. Dostałeś, nie? Znaczy kiedyś dostałem czerwoną kartkę, ale no nie wiem, czy to ma jakieś... No dobrze, a za co? No za niby faul, ale cofnąłem nogę. Koniec końców. Trener mnie nabuzował przed meczem, mówi: uważaj na tego w środku pola. Wiesz, takie oczy, ja przestraszony, w ogóle nie wiedziałem, co zrobić. Te 20 minuta, ja mu pakuję się w nogi na środku boiska i czerwień. A sędzia mówi w przerwie: słuchaj, no mogłem ci nie dawać. A ja mówię: tak, tak, tak. O, no tak. Ale to bardzo Magli, kulturalnie uważam. Z QPR graliśmy akurat. Ale rozumiem, że tam jeszcze nie było VAR-u niestety. Nie, no ale zobacz, dzisiaj mecz był, ja oglądałem akurat dzisiaj mecz Liverpool City. No weź mi powiedz, po co jest ten VAR, koniec końców. Widziałeś, jakie sytuacje? Strzeli gola. Ja nie jestem za City, albo, a nie jestem za Liverpoolem, za dobrymi meczami, ale po co VAR jest, jeżeli... A widziałeś, jak ten Guardiola tam z sędzią rozmawiał? Thank you, good game. Ale ty mocno, dobra, puść. No tak było. Ale tak mocno trzymał, też tak mocno trzymał. Nie, ale weź mi wytłumacz, a wiesz co, wiesz, że City moim zdaniem drugi raz jest skrzywdzone? Pamiętasz, co z Tottenhamem grali w półfinale i ręką strzelił napastnik Tottenhamu, teraz jest w Napoli i to on. To jest taka zagadka dla ciebie. Ja wiem, który. Ten wysoki taki. Tak, Ruiz. Nie, to Jezu, co ja mówię, nie Ruiz, nie. No nie on, ale ty, ja też nie wiem, ale on. Uwaga! Żona napisała do mnie o was. No nie mogę, co za typy, ty. Ale teraz pozytywne chyba, o to chodzi. Ja nie wiem, no... czy to jest, proszę państwa, już pierwszy hejt? Radek, to już zaczyna się, to są te hejty. To się zaczyna. Ale ja ci mówię, nie czytaj takich rzeczy. Ja nie czytam, znaczy ja czytam, ale, no, ja to... czytam i robię tak. Co robi Bartek przy tym biurku? Bartek przy tym biurku awansuje! Brawo! Tak samo niedługo będzie awansował Radek. Ale powiedz mi, czy się nadaje, tak szczerze. Początki też takie miałeś? Tak, jeszcze gorzej, mi się tak ręka trzęsła. Miałem trzymany taki mikrofon. Ktoś dostaję na ucho. Konkurs, bo powiem ci, zdejmą nas, utną nas tak, że... Jorente, napastnik. Tak, Fernando. No i on strzelił ręką, no weź to powiedz, a pamiętam, w półfinale Ligi Mistrzów. No, ja ten mecz oglądałem w Londynie nawet, bo ja byłem na Turbo Kozaku. Proszę państwa, konkurs ogłoszony 2 tygodnie temu, nie było już, nie kręć, że strzelisz, tylko imitacja Gabora i strzały Gaborowi. Proszę państwa, doskonały filmik. Cymes, zobaczmy. Witamy serdecznie, Bartek Ignacik, Gabor, jest dzisiaj z nami Kuba, gracz błękitnych, sprawdzi Gabora w serii rzutów karnych. Doskonałe, ale powiem ci, że Gabor jak zwykle sobą. Nie, blisko dobrej interwencji, gdzieś tam czegoś zawsze brakuje, no. Grzesiek, ale powiem ci, ja nie wiem, czy to nie był lepszy, ty. Od Gabsona! Dobre? Nie, czy ten bramkarz nie był od Gabsona? Był bardziej na pewno giętki, ruchliwy. Ale fajnie wygląda, wiesz. Proszę państwa, przedłużamy ten konkurs, bo on nam się bardzo podoba. Proszę wysyłać takie filmiki. Za 2 tygodnie najlepszy z nich opublikujemy. Jeśli dobrze pamiętam, turbokozak@kanalplus.pl. Ty też miałeś jakieś pomysły masz. O wszystkim informuj, dzwoń do mnie, mów mi jakieś nowe pomysły. Chociaż raz odpisz, dobra? Chociaż raz odpisz. Raz obiecuję, ci odpiszę. Proszę państwa, za 2 tygodnie, bo za tydzień nie ma odcinka, bo jest przerwa na reprezentację, 200. odcinek Turbo Kozaka. Co tu się będzie działo? Mam nadzieję, że będzie się działo fajnie. Powiem tylko tyle, nic nie mów, proszę cię. Jutro wylatujemy nagrać ten odcinek za granicę. Nagrać ten odcinek za granicę, Radku. No rozumiem, za granicę, tak? Bierzemy paszporty i lecimy. Niestety w 200. odcinku nie będzie Radka. Ale daj trochę więcej, takie jakieś większe detale. Czy to jest Unia, czy poza... Unia!
O, no dobra. No Lubelska, dobra. Unia Lubelska. Moim i Państwa gościem był Radosław Majewski. Radku, dostaję właśnie teraz od abonentów znak sygnał, że byś jeszcze przyszedł parę razy. A nie, no to już kiedyś tak gadałem. No ja się nie będę napraszał. Jak mi dasz znak, to przyjdę. Będę nie, to... Ci dawał znać. Proszę Państwa, za 2 tygodnie wspaniały jubileusz, 200. odcinek Turbo Kozaka, a dzisiaj swój jubileusz Lekka Prywata ma... Pierwszy jubileusz ma Ania z Leszkiem. Serdecznie Was pozdrawiam na nowej drodze życia. To wszystko, tyle od nas. Radosław Majewski i Ty mi przedstaw. I ten gościu, co tam z boku siedzi, on też był tutaj. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Miłej nocy, miłego świętowania jutro, 11 listopada. Tak? Mirek? Uwaga, powiedz, jak trafisz poprzeczkę, to daję Ci od razu punkt na starcie. Także zaczynasz z zerowym dorobkiem. Jest wersja emerycka, gdzie tutaj walisz do małej i spacerujesz w moją stronę, i wersja profesjonalna, walisz do małej i na mocnym gazie. Twój wybór. Reżyser, kina akcji się zwoje, twój wybór. Emerycką, bardzo dobrze. No, brawo, Patryk, bardzo, brawo. Trzeba mieć wyzwania i tyle. Chcą Państwo widzieć, jak wygląda człowiek na gazie? To wygląda tak. Ty jesteś gotowy? Grzegorz? Urodziłem się gotowy. Naprawdę, aż tak? Ja chciałem powiedzieć, że mamy najgorszą jedenastkę. Nie, no nie mów tak. Nowy ośrodek otwarty. Jestem! Zobacz! Mur! Aj! A w co wy gracie, przepraszam? A ta gra jeszcze nie ma nazwy. Jeśli tak naprawdę Grzegorz chcecie i drogi Patryku, o co chodzi, to proszę. Proszę bardzo, za 10 punktów. A takiego niewdzięcznego szczura? A dlaczego niewdzięcznego?